Ja jestem tutaj z panem posłem Aziewiczem, który kieruje ważną komisją w Sejmie. Nie tylko z jego sympatii, do sympatii do niego, długotrwałej znajomości. Pan poseł Aziewicz jeszcze pomagał w negocjacjach służby zdrowia, w negocjacjach płacowych, które prowadziła moja nieżyjąca żona. Ale przede wszystkim dlatego, że w sytuacjach trudnych działaliśmy razem i zawsze mogłem liczyć na wsparcie pana posła Aziewicza. Kiedy słyszę głosy ze strony PiS-u, a także innych na temat obrony Lotosu, no to mogę się zadać pytanie, a gdzie byliście wtedy, kiedy Lotos miał być łączony z Orlenem. W czasie rządów PiS-u był taki zamiar i poseł Jacek Kurski wspierał ten zamiar. Nie tylko on, ale także inni z tego kręgu. Nie udało się to zablokować. Potem te zamiary odżywały. I tutaj pan poseł Aziewicz w takich sytuacjach zdecydowanie wypowiadał swoje zdanie, nawet wtedy, kiedy to było inne zdanie niż ministra skarbu, obecnego ministra skarbu. I dotyczyło to zarówno Lotosu, jak i energii. Miałem nadzieję, że otrzymamy wsparcie od innych posłów, którym zależy na pozycji i dobrym funkcjonowaniu naszego regionu, a jednocześnie na tym, aby nie tworzyć jakichś grup monopolistycznych, które mogą wpływać źle na rozwój całego kraju. No niestety takiego wsparcia od tych, którzy w tej chwili protestują przeciwko ewentualnej prywatyzacji Lotosu, nie usłyszały i w sprawie Lotosu, a w ogóle żadnych głosów nie było w sprawie energii. No to energia jest firmą podobnie ważną jak Lotos dla Pomorza. I chciałem tylko na to zwrócić uwagę. I między innymi dlatego, że pan poseł Aziewicz tu wykazał się nie tylko podejściem racjonalnym do sprawy, ale także odwagą, czego w polityce nie zawsze można dostrzec u innych polityków. Dlatego jestem tutaj razem z nim na konferencji dotyczącej gospodarki regionu. Dziękuję bardzo, panie marszałku.